Michał Żuławiński, bankier.pl. Dzień dobry. To jest program 20 wyzwań na 20-lecie bankier.pl, w którym wspólnie z redakcją wybraliśmy 20 gorących tematów gospodarczych i razem z ekspertami poszukamy odpowiedzi na pytanie, co przed nami. W tym odcinku zajmujemy się złotem, które ponownie rozpala wyobraźnię i emocje nie tylko inwestorów, ale szerokiej publiczności, również w Polsce. Dlatego też moim gościem jest pani Dorota Sierakowska, analityk surowcowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Pani Doroto, można śmiało powiedzieć, że 2020 rok to rok triumfu złota. Mieliśmy historyczne rekordy cenowe, mieliśmy kolejki u dealerów, mieliśmy wreszcie no właśnie wzrost zainteresowania złotem wśród milionowych publiczności. Powodów było dużo, zarówno poszukiwanie bezpiecznej przystani w czasie pandemii, jak i też względy czysto spekulacyjne ze względu na dużą zmienność na rynkach. Chciałem zapytać o dłuższą perspektywę, wykraczającą poza ten rok. Czy możemy się spodziewać dalszego wzrostu cen i jakie czynniki będą kształtowały cenę złota? No i przede wszystkim jaką rolę to złoto może odegrać w światowych finansach? Złoto jest na pewno takim dość specyficznym aktywem, takim aktywem, które właśnie przez wiele lat, żeby nie powiedzieć wiele tysiącleci, rozpalało wyobraźnię nie tylko inwestorów, ale też przede wszystkim kojarzyło się z władzą, z bogactwem, ze stabilnością, z przechowywaniem wartości. I to oczywiście ma taki psychologiczny efekt, jeżeli chodzi o ten wydźwięk na rynkach finansowych. Czyli widzimy, że wielu inwestorów wciąż traktuje złoto jako bezpieczną przystań, między innymi ze względu właśnie na symboliczne znaczenie tego kruszcu. Przez wiele lat złoto przede wszystkim było taką ochroną przed inflacją. Mówimy tutaj już o takiej nowożytnej historii i o czasach, kiedy złoto było, już podlegało mechanizmom rynkowym. I faktycznie teraz ta inflacja, która prawdopodobnie będzie podwyższona w wielu krajach świata, bo również Rezerwa Federalna mówiła nawet ostatnio o tym, że będzie tolerować podwyższoną inflację, to będzie taki czynnik, który może podtrzymywać wzrost notowań złota. Ja uważam, że na rynku złota nadal mamy do czynienia z hossą. Oczywiście przełom sierpnia i września to jest taki moment, w którym widzimy pewne wyhamowanie po tym wcześniejszym dotarciu do rekordowo wysokich poziomów, ale mimo wszystko właśnie chociażby ta kwestia zabezpieczenia przed inflacją może być tutaj takim czynnikiem, który jeszcze długoterminowo będzie podtrzymywał ceny złota. Pamiętajmy również o tym, że jednak wciąż tematem, który jest jednak obarczony bardzo dużą dozą niepewności, jest kwestia pandemii i tego, jakie ona będzie miała długoterminowe skutki dla globalnej gospodarki. I według mnie to jest kolejny temat, którym właśnie może podtrzymywać wzrost notowań złota, ponieważ za każdym razem, gdy mamy do czynienia z kłopotami w globalnej koniunkturze, z przedłużającym się kryzysem, to wtedy złoto jest po prostu atrakcyjnym dodatkiem do portfela. Nawet jeżeli ono nie będzie kontynuować już takich bardzo spektakularnych zwyżek, to wciąż może być po prostu atrakcyjne jako alternatywa dla innych aktywów. No właśnie, stojąc przed decyzją o włączeniu złota do swojego portfela, wiele osób zastanawia się, czy wybrać złoto fizyczne, czy tak zwane złoto papierowe. O czym tutaj należy pamiętać i jakie mogą być w przyszłości konsekwencje zdecydowania się na ten, a nie inny wybór? Można powiedzieć, że na rynku złota mamy do czynienia z takim z możliwością inwestowania na trzy sposoby. Po pierwsze, niektórzy traktują złoto jako ubezpieczenie i przez ubezpieczenie mam na myśli kupowanie właśnie złota fizycznego w postaci złotych monet czy też złotych sztabek na wiele lat, a nawet na pokolenia. Czyli to jest taki rodzaj inwestycji, która raczej nie zakłada, że zarobimy na złocie w krótkoterminowej perspektywie, ale tutaj przyjmujemy założenie, że na wypadek mało prawdopodobnego całkowitej destabilizacji rynków finansowych i globalnej gospodarki, na wypadek jakichś konfliktów ogromnych, które mogą mieć przełożenie na system, w którym żyjemy i funkcjonujemy,
to wtedy to złoto fizyczne jest właśnie takim ubezpieczeniem, czymś, co mamy namacalnie w rękach. Natomiast pozostali inwestorzy niekoniecznie muszą, czy też powinni traktować złoto w ten sposób, bo mamy też do czynienia z możliwością inwestowania długoterminowego i to zarówno w złoto fizyczne, jak i w złoto właśnie tak zwane papierowe poprzez fundusze ETF, które niektóre też mają pokrycie w złocie fizycznym, notabene, ale też w różnego typu inne instrumenty finansowe, w spółki surowcowe, w waluty surowcowe, na przykład australijskiego dolara, który jest powiązany ze złotem, w fundusze inwestycyjne, w CFD, w futuresy, ogólnie wszelkiego typu instrumenty pochodne. To też może być forma inwestycji i oczywiście mamy też tą część inwestorów, która myśli o złocie bardzo krótkoterminowo i pamiętajmy, że spekulacja na rynku złota, taka krótkoterminowa, za pomocą instrumentów pochodnych też jest pewną opcją na skorzystanie z hossy na tym rynku, czy też po prostu z krótkoterminowej zmienności. A więc mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi instrumentami i one mają zupełnie inny wydźwięk, czy też zupełnie inne zadanie, jeżeli chodzi o korzyści dla naszego portfela. Złoto fizyczne kupujemy głównie po to, żeby mieć namacalnie w ręku ten kruszec na wypadek właśnie jakiejś ogromnej destabilizacji rynków finansowych. Natomiast nie jest to dobry sposób na inwestowanie, jeżeli chcemy na przykład mieć instrument bardzo płynny, który możemy szybko spieniężyć bez godzenia się na jakieś duże dyskonto. Na rynku złota jeszcze przed pandemią aktywne były banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski. Czy spodziewa się Pani, że w tych nowych, jeszcze bardziej zdestabilizowanych i niejasnych czasach banki centralne dalej będą aktywne na tym rynku? Jaki może być ich wpływ? Banki centralne są aktywne na rynku złota praktycznie od zawsze, natomiast w różnych momentach w historii miały różną rolę. Na przykład przez wiele lat, zwłaszcza po uwolnieniu rynku złota na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, banki centralne owszem posiadały w swoich aktywach złoto, ale przez wiele lat problemem było to, że one je sprzedawały na globalnym rynku, generując właśnie tą presję podażową na rynku złota. Podpisywane zostały tak zwane Central Bank Gold Agreements, czyli takie porozumienia, które miały limitować ten efekt, czyli ograniczać liczbę możliwego do sprzedaży złota wśród wszystkich globalnych banków centralnych. I to faktycznie był taki temat, który dominował na rynku przez wiele lat, natomiast przez ostatnią dekadę w zasadzie, być może nieco więcej niż dekadę, banki centralne z powrotem, przynajmniej spora część z nich, zaczęła kupować złoto, czyli widzimy zupełnie inne nastawienie, no i też oczywiście zupełnie inny wpływ na rynek złota, bo tym razem taki pozytywny wpływ na ceny. Ja sądzę, że tutaj temat, tak naprawdę możemy mieć do czynienia z pewną neutralną rolą banków centralnych mimo wszystko, bo każdy bank centralny, przynajmniej w tym momencie w historii, ma swoją politykę określoną. Są takie banki centralne, które regularnie kupują złoto już od wielu lat i nadal mają zamiar prowadzić taką właśnie politykę. Więc ona jest przewidywalna. Są banki centralne, które będą chciały uzupełnić swoje rezerwy złota, ale są na przykład również banki centralne, które będą chciały wyprzedawać swoje rezerwy złota, ratując tym samym na przykład budżet jakiegoś państwa pogrążonego w kryzysie. A więc widzimy, że tutaj, zwłaszcza w takich niepewnych czasach, mamy do czynienia z mnogością scenariuszy i też z mnogością różnych strategii prowadzonych przez konkretne banki centralne. Więc myślę, że wbrew pozorom możemy nie obserwować na przykład takiego ani masowego kupowania, ani masowego wyprzedawania, tylko raczej indywidualne strategie. O złocie z całą pewnością w bankier.pl będziemy pisać nie raz i nie dwa, tak jak robiliśmy przez ostatnie 20 lat. Naszych czytelników zapraszamy do śledzenia notowań w naszym serwisie. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Pani za udział w naszym programie i za rozmowę o jednym z najgorętszych surowców z całą pewnością w tym roku, a być może także i w latach przyszłych. Dziękuję bardzo.